Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zainstalować ADB i Fastboota na Linuxie Ubuntu. Seasheart TV przedstawia filmik. Instalacja ADB i Fastboota na Linuxie Ubuntu. Z playlisty. Linux na co dzień. Pierwsze, od czego musimy zacząć, to jest oczywiście uruchomienie terminala, gdyż zrobimy to z repozytoriów PPA, co będzie dużo łatwiejsze niż instalacja poprzez oficjalne źródła. Oczywiście w opisie znajdziecie komendy, które należy wkleić do terminala. Musicie je wkleić po kolei. Oczywiście będą Wam potrzebne uprawnienia sudo, czyli administratora, po czym będziecie musieli wpisać swoje hasło. Jest to normalne w przypadku Linuxa, nie macie się co dziwić. Po wpisaniu pierwszej komendy, czyli dodaniu do bazy repozytoriów, na którym znajduje się ADB, należy zaktualizować wszystkie inne repozytoria, co trwa dosłownie chwilę. Jednak do tego jest nam potrzebne troszeczkę szybsze łącze. Mogą na końcu wyskoczyć jakieś błędy, jednakże nie ma co się tym nawet przejmować. Też są to zwykłe błędy, jak widzicie mi nie udało się zaktualizować repozytoriów od NVIDII, czyli od karty graficznej, nic strasznego. Na samym końcu oczywiście już instalujemy nasz pakiet ADB i Fastboota. Wklejamy ostatnią komendę. I tak właśnie wygląda instalacja ADB i Fastboota pod Linuxem. Nie jest to nic trudnego. W przypadku Windowsa, no, może i było trochę trudniej. Ale też nie było aż nic takiego trudnego. Na Linuxie Ubuntu jest to jeszcze prostsze. Sprowadza się do kilku skopiowań i wklejeń. I co teraz? I teraz mamy zainstalowane ADB i Fastboota. Okej, już jestem. Ja na swojej drodze niestety napotkałem kilka problemów technicznych. Jak widzicie, zmienił mi się nawet kolor terminala. Jednakże już jestem i chciałem Wam zaprezentować, jak to działa po instalacji. Ja wpiszę oczywiście komendę ADB Connect, czyli że komputer połączy się z moim tabletem poprzez sieć Wi-Fi. Jest to bardzo fajne, gdyż nie muszę używać żadnych kabelków, jednakże tablet musi mieć funkcję, która pozwala na łączenie się poprzez Wi-Fi z ADB, to ROMy muszą mieć tą funkcję, nie tablet. Można sobie ściągnąć aplikację z Google Play do tego. Jednakże wszystko omówię w jednym z kolejnych odcinków dla Seasheart TV. A widzicie, wszystkie komendy ładnie działają. Już nie będę przedłużał i nie będę Wam pokazywał, że wszystkie komendy działają, bo działają oczywiście wszystkie komendy. No dobra. Jak widzicie, jest to Linux Ubuntu 13.04. No a dzisiaj to już wszystko. Cześć, pozdrawiam Was, do następnego odcinka.